Niedługo po śmierci ojca Antek Królikowski udzielił wywiadu. Dziś trudno słucha się tych słów. Paweł Królikowski odszedł 3 lata temu. Paweł Królikowski od lat prężnie działał w branży aktorskiej. Widzowie uwielbiali jego podejście do życia, uśmiech na twarzy, charyzmę i wielki talent. Po dziś dzień wspominany jest jako człowiek o wielkim sercu i wybitny aktor. Największą popularność zapewniła Pawłowi rola Kusego w serialu Rancho. Pod koniec życia spełniał się również jako juror w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Przez lata zmagał się z chorobą o podłożu neurologicznym. Niestety artysta przegrał nierówną walkę. Odszedł 27 lutego 2020 roku w wieku 58 lat, zostawiając zrozpaczoną rodzinę. Antek Królikowski zaopiekował się rodziną po śmierci ojca. W 2020 roku, kilka miesięcy po śmierci Pawła Królikowskiego, Antek udzielił wywiadu serwisowi Party, w którym opowiedział o żałobie. Wyjawił, że nikt nie przeszkadzał im w przeżywaniu osobistej tragedii. Faktycznie nikt nam nie przeszkadzał i nasza żałoba została w pełni uszanowana. Ale nie miałem poczucia, że mieliśmy lżej. W tym smutnym czasie staraliśmy się znajdować w sobie pokłady uśmiechu, przeżywać żałobę w godny sposób. Nie chcieliśmy się wzajemnie dołować, raczej inspirować, powiedział wówczas Antek. Ponadto aktor wyjawił, że jako najstarszy z rodzeństwa czuł się w obowiązku, by otoczyć opieką swoich najbliższych i zająć się sprawami bieżącymi. Szybko zrozumiałem, że w sytuacji, kiedy ma się tak dużą rodzinę, trzeba działać. Ja, jako ten najstarszy, nie miałem innego wyjścia. Nagle okazało się, że muszę stanąć na wysokości zadania. Zostało dużo tematów i spraw, którymi trzeba się zająć, dodał w wywiadzie dla Party. Dziś, przez liczne skandale Antka Królikowskiego, niektórym aż trudno jest wyobrazić go sobie w roli odpowiedzialnego pana domu. Paweł Królikowski ulubieńcem widzów. Paweł Królikowski rozpoczął swoją karierę aktorską w latach 80. Zadebiutował w filmie pod tytułem Dzień Kolibra, który doczekał się wielu wyróżnień. Z czasem związał się również z teatrem. Wystąpił w takich hitach, jak Rancho, Belfer, Pitbull, Nowe Porządki czy Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Co ciekawe, Paweł był również inicjatorem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej w Kudowie Zdroju. W 2020 wydarzenie zmieniło nazwę i od tamtego czasu jest sygnowane jego nazwiskiem.